Kazimierz Piechowski, uciekinier z Auschwitz. Do obozu trafił w czerwcu 1940 roku z drugim transportem. Po dwóch ciężkich latach pobytu w obozie uciekł z niego wraz z trzema kolegami. Była to najbardziej brawurowa, udana ucieczka z obozu, po której hitlerowcy przysłali z Berlina delegację dla zbadania sprawy i o której długo krążyły legendy. Czterech nas było, no i to zrobiliśmy takiego psikusa Niemców. To by się nie udało, gdybyśmy nie uwierzyli w to, że oni są mocni, jak mają dobrą armię, a przeciwnik jest słaby, to oni są mocni. Ale tak, to oni są mózgowo bardzo słabi. I tam, gdzie oni uważali, że absolutnie jest niemożliwe z centralnego obozu uciec, oni byli pewni tego, a my wykorzystaliśmy to, że oni są pewni i właśnie stamtąd uciekliśmy. Nikt przed nami, nikt po nas tam z centralnego obozu nie uciekał, ale nam się udało. Dla SS-manów byli zwykłymi numerami. Kazimierz Piechowski, numer 918, był inicjatorem ucieczki. Józef Lempart, numer 3419, był księdzem z Wadowic. Stanisław Jaster, numer 6438, był młodym warszawiakiem. A Eugeniusz Bendera, numer 8502, Ukraińcem, mechanikiem samochodowym. To właściwie on wymyślił ucieczkę. Naprawiał auta dla SS-manów, więc miał do nich łatwy dostęp. Cieszył się też ich dużym zaufaniem. Mógł bez obawy objeżdżać teren obozu. W maju 1942 roku dostał wiadomość, że jest przeznaczony na śmierć. Podarowano mu jeszcze trochę życia, by zakończył rozpoczętą naprawę samochodów. By ucieczka się powiodła, uciekinierzy musieli rozwiązać, jak to nazywa Kazimierz Piechowski, cztery węzły, które zdawały się są nie do rozwiązania. Po pierwsze, uprowadzić niemieckie auto, które Bendera naprawia. Po drugie, ustalić, gdzie znajdują się magazyny z niemieckimi mundurami, bronią i amunicją. Razem opracowali metodę zdobycia broni i mundurów. Piechowski wpadł też na pomysł, by stworzyć fikcyjne Rollwagenkommando. Takie komando musiało jednak liczyć minimum czterech ludzi. Wciągnęli więc do grupy Józefa Lemparta oraz Stanisława Jastera. Teraz wystarczyło tylko ustalić termin ucieczki. Uciekli w sobotę 20 czerwca 1942 roku samochodem komendanta obozu marki Steyr 220, przebrani w SS-mańskie mundury. Ostatni węzeł do rozwiązania to był dla nas najgorszy, bo nie wiedzieliśmy, jak to się będzie odbywać, ten ostatni szlaban, gdzie już kończy się Auschwitz. Ten nasz kolega, który prowadził wóz, on mówi: Kazek, zobacz szlaban. Ja mówię: widzę. Ale mieliśmy jakieś 300 metrów, potem 200 metrów, szlaban na dole. Mamy 100 metrów, szlaban na dole. Zaczęło mi się robić trochę dziwnie. My mamy 50 metrów, szlaban na dole. Po lewej stronie przy stoliku SS-man siedzi, po prawej Posten Buda z CKM-em, taśma w zamku. Myślę sobie, to tu wesoło nie będzie, a umówiliśmy się tak, żeby broń Boże nie narażać po uczciece naszych kolegów, bo zawsze przy każdym transporcie oni mówili: uciekniesz z komanda pracy, to 10 z komanda pracy na śmierć, a jak z bloku, to 10 z bloku. No na to nie mogliśmy pozwolić, więc byliśmy umówieni tak: jak gdziekolwiek na terenie obozu nie wyjdzie, to znaczy, że przegraliśmy, ale mamy broń i koniec. Ale niestety wyszło to, że do ostatniego tego węzła do rozwiązania jakoś nam wyszło. Teraz mamy już 20 metrów, on nie stoi, mamy 10 metrów, on nie stoi. Szlaban na dole. Podjechał prawie pod szlaban, szlaban na dole, a ten łobuz siedzi i patrzy na nas. No teraz ja wiedziałem, że teraz jest moja robota, bo przecież ja prowadzę całą tą ucieczkę.
Ja jeden znam niemiecki, ja jeden jestem oficerem SS, teraz moja robota, żeby ich przekonać, że z oficerem SS nie ma żartu. Wyskoczyłem z samochodu, rękę na kaburę, wyciągam pistolet i do tego łobuza mówię, podciągaj szlaban albo łeb ci rozwalę. Ale już. On, jak podskoczył pod kolbę, kręci szlaban do góry, pojechaliśmy. Udało się. Uciekinierzy nigdy nie wpadli w ręce Niemców. To był ostatni węzeł. Ale to nie było koniec ucieczki. Oni dwa razy nas namierzyli. Jeden raz oni stchórzyli i nie przyjęli spotkania zbrojnego. Po prostu nie przyjęli. Poszli. A drugi raz, no to trzeba przyznać, że jednak trochę, bo jeden z naszych kolegów dostał w kolano. W tej całej strzelaninie to nasz ten jeden kolega dostał w kolano. I musieliśmy go w nocy odstawić na plebanie we wsi do tam kościół plebania i oni go tam schowali. A jak mu się to wszystko zgoiło, poszedł do partyzantki. W budynku, z którego uciekali, mieści się obecnie Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu imienia rotmistrza Witolda Pileckiego. Żołnierza Armii Krajowej, więźnia i organizatora ruchu oporu w KL Auschwitz, z którego, podobnie jak bohater naszej opowieści, uciekł w nocy z 26 na 27 kwietnia 1943 roku. Kazimierz Piechowski nazywa siebie żołnierzem rotmistrza Pileckiego. Bo Pilecki to jest prawdziwy bohater. W polskiej historii mocno jest widziany, ale niestety on wysłał przez Warszawę do Londynu 21 raportów z projektami, że on może pomóc, że to jakoś tak zrobią, że nie będą mordować technicznie. Żadnych odpowiedzi. Na 21 raportów żadnych odpowiedzi. W piątek 23 maja audytorium Wyższej Szkoły Zawodowej imienia rotmistrza Pileckiego nazwano imieniem Kazimierza Piechowskiego. W ten sposób historia zatoczyła pełny krąg. Bo tu miałem okazję spotkać się z młodzieżą niemiecką. Dużo mieliśmy sobie do powiedzenia, a kiedy ja przestałem swoje nawijać, to miałem półtorej godziny od tych niemieckich studentów, młodzieży, pytania. I to mi się bardzo podobało, bo jestem zdania, że ze starszymi Niemcami nie będzie już nic, bo to zresztą szkoda czasu, ale musimy zadbać, żeby niemiecka młodzież i nasza młodość spotykała się w sensie pokojowym, to może dojść do czegoś jeszcze, że wreszcie Niemcy, ten naród, który przecież tylko prowadził w ostatnim 200 latach aż 5 wojen. Europa ciągle paliła się, ciągle ludzie ginęli przez te wojny niemieckie. Jak potoczyły się losy uciekinierów? Ksiądz Józef Lempart zginął w 1947 roku pod kołami autobusu w Wadowicach. Eugeniusz Bendera zamieszkał po wojnie w Warszawie. Zmarł w latach 70. ubiegłego wieku. Stanisław Jaster wrócił do Warszawy do walki w AK. Posądzony o zdradę, został skazany na śmierć. Wyrok wykonali żołnierze AK. Kazimierz Piechowski nigdy nie uwierzył w jego zdradę. Po ucieczce z obozu przez pewien czas ukrywał się jako parobek rolny na terenach wschodnich. Do rozwiązania walczył w Armii Krajowej. W 1945 roku wrócił do Tczewa. Przez czujnego aktywistę partyjnego został wydany UB, aresztowany i skazany na 10 lat więzienia. Wyrok odsiadywał w Gdańsku, Sztumie, Wronkach. Na koniec pracował w kopalni. Zwolniony po 7 latach ukończył politechnikę, a potem pracował jako inżynier. Na emeryturze zaczął podróżować po świecie, zwiedził 60 krajów, ma tysiące fotografii.